23 stycznia. Tekst ważny dla Lutra. Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione, z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. 1 rozdział, 17 wiersz. Rozważamy dziś przez nas tekst, odegrał wielką rolę w historii chrześcijaństwa. Jego zrozumienia zapoczątkowało wielką reformację Marcina Lutra, który tak to wyraził. Wielce pragnąłem rozumieć list Pawła do Rzymian i jedyną przeszkodą było zwrot sprawiedliwość Boża, gdyż rozumiałem go jako Bożą sprawiedliwość w ukaraniu niesprawiedliwego. Choć byłem dobrym mnichem, przed Bogiem byłem grzesznikiem. Miałem więc niespokojne sumienie, nie miałem pewności, czy moje zasługi zjednają mi jego przychylność. Dlatego nie miłowałem sprawiedliwego i gniewnego Boga. Nienawidziłem go i szemrałem przeciwko niemu. Jednak przylgnąłem do drogi mi Pawła i pragnąłem zrozumieć, co miał na myśli. Dniem i nocą starałem się zrozumieć związek między Bożą sprawiedliwością a stwierdzeniem, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Wówczas pojąłem, że Boża sprawiedliwość dzięki łasce i w całości dzięki miłosierdziu Bożemu daje nam usprawiedliwienie dzięki wierze. Odtąd poczułem się jak nowonarodzony człowiek i wszedłem przez bramę raju. Całe Pismo Święte nabrało dla mnie nowego znaczenia. Podczas gdy wcześniejszy zwrot Boża sprawiedliwość napełniała mnie nienawiścią, teraz był dla mnie niewymownie słodki na wielkiej miłości. Ten tekst Pawła stał się dla mnie bramą do nieba. W Wielkim Boju czytamy, że tekst Rzymian 1,17 nigdy nie stracił swojej mocy dla Lutra. Od tego dnia, wyraźniej niż kiedykolwiek przedtem, rozumiał błąd polegania na własnych uczynkach w celu osiągnięcia zbawienia i pojął konieczność niezachwianej wiary w zasługi Chrystusa. Łatwiej zrozumiemy, co przeżywał Luter, gdy weźmiemy pod uwagę myśl, że to samo greckie słowo określa zarówno sprawiedliwość, jak i oddanie sprawiedliwości sądowej. Kiedy Luter czytał te słowa w powiązaniu ze sprawiedliwością sądową, był przygnębiony, gdyż choć bardzo się starał, nigdy nie mógł być dostatecznie dobry. Wszystko, co mógł widzieć, to Boży sąd. Zmiana w podejmowaniu nastąpiła wówczas, gdy zrozumiał, że Paweł nie podkreślał sądu, lecz sprawiedliwość pochodzącą z wiary. Tego dnia Luter porzucił chrześcijaństwo oparte na sądzie i przyjął chrześcijaństwo oparte na łasce. To zrozumienie zmieniło świat. Może również zmienić życie każdego z nas.